Parlament Europejski akceptuje 267 zmian w traktatach unijnych, otwierając drogę do odebrania państwom członkowskim jakiejkolwiek decyzyjności i suwerenności. Co musisz wiedzieć i czy sprawa jest już przesądzona? Polskie wojsko cyfrowe pokonało chińskie. Przedstawiamy prestiżowy ranking, z którego jednoznacznie wynika, jak silna w obszarze cybernetycznym jest nasza armia. Wróg szanuje potencjał nie tylko krabów czy rosomaków, ale także naszych programistów wojsk cyfrowych. Jesteśmy świeżo po trzęsieniu ziemi w Brukseli. Unia Europejska, jaką znamy, przechodzi do historii. Ma się zmienić w zasadzie wszystko i niestety nie są to zmiany na naszą korzyść. Jest jednak światełko w tunelu. Sprawa może nie jest jeszcze przegrana. Oglądajcie do końca, bo od tego, jakie decyzje zapadną teraz w Unii, nasz los będzie zależeć bardziej niż od tego, co dzieje się w Izraelu czy nawet na Ukrainie. Zmiany w traktatach Unii Europejskiej w zasadzie całkowicie zmieniają zasady jej funkcjonowania, a tym samym oddziałują na nasze życie codzienne. 22 listopada Parlament Europejski głosował za rezolucją dotyczącą zmiany traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. Jak głosowali nasi? Co ciekawe, prawie wszyscy polscy europosłowie byli przeciwko wprowadzeniu zmian. W tym ci z PiS-u, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Suwerennej Polski. Reformę Unii poparli natomiast głównie socjaliści, jak Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, Bogusław Liberacki i Leszek Miller oraz Róża Thun. Najpierw przedstawię, na czym mają polegać zmiany, co z nich dla nas wynika, czyli jak je czytać, a następnie będzie słowo pocieszenia. Główne proponowane zmiany to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 kluczowych obszarach. Jeśli z czymś się nie będziemy zgadzać, to nasze weto nie będzie już miało żadnego znaczenia i zmiany i tak zostaną wprowadzone. Chodzi też o przeniesienie olbrzymiej części kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej. To w Brukseli mają zapadać teraz najważniejsze decyzje. Zrzekamy się naszej suwerenności na zawsze. Dodatkowo euro miałoby się stać obowiązkową walutą dla krajów członkowskich, czyli o naszej polityce monetarnej nie będziemy już decydowali nad Wisłą, a nad Menem we Frankfurcie. No i nie my, tylko urzędnicy europejscy. Skład Komisji Europejskiej zostanie zmniejszony do jedynie 15 osób, co oznaczać będzie, że nie każdy kraj będzie miał swojego komisarza. Łatwiej będzie też zawiesić w prawach członka niechcące się podporządkować państwa. Zapytacie, po co? Jednym z argumentów zwolenników zmian traktatowych jest usprawnienie procesu decyzyjnego w Unii. Nieoficjalnie mówi się o przełamaniu oporu konserwatywnych państw we wprowadzaniu nowych pomysłów, nowych idei, bardziej postępowego zachodu Europy. Do tej pory kraje takie jak Węgry, Słowacja, Rumunia czy Polska blokowały szaleńcze inicjatywy, jak choćby ta o przymusowym rozmieszczeniu setek tysięcy imigrantów z Afryki. Traktaty Unii Europejskiej to rzecz święta i sam pomysł majstrowania przy nich dla zaspokojenia potrzeb jakiejś grupy jest świętokradztwem. Jeszcze gdyby to były korzystne dla państw członkowskich zmiany, ale w tym przypadku to początek czegoś, co można nazwać superpaństwem. Państwa europejskiego, gdzie decyzje, które do tej pory podejmował polski rząd, podejmowane będą przez urzędników europejskich, a rola państw członkowskich zostanie zredukowana do roli landów. Jest to ewidentna hipokryzja Unii Europejskiej, która wszystkich ciągle instruuje na temat standardów demokratycznych, a sama na siłę forsuje, no właśnie, system niedemokratyczny. Jak bowiem nazwać system polityczny, w którym na najważniejsze stanowiska mianowani są ludzie, których my nie wybieramy? Przecież mnie jako Polaka, ale i Europejczyka, nikt nie pytał w żadnym głosowaniu, kto powinien zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej. Ja nie głosowałem na von der Leyen. Sami sobie wewnętrznie tam ustalają, kto ma obejmować najważniejsze stanowiska, nie wiadomo jak tych ludzi później odwołać, jak ich rozliczać z ich pracy, w jakim trybie. Dla przykładu taki José Manuel Barroso był przewodniczącym Komisji Europejskiej przez 10 lat, od 2004 do 2014. Dla mnie to ma mało wspólnego z rządami ludu. Wstępując do Unii Europejskiej, godziliśmy się na zniesienie ceł, usprawnienie wymiany gospodarczej między państwami członkowskimi, ułatwienie przepływu Europejczyków między granicami ich państw, a nie na to, żeby jacyś anonimowi dla nas urzędnicy, których nie da się odwołać, decydowali o wszystkim, co się u nas dzieje.
Od programu nauczania w naszych szkołach, przez nowe podatki, jakie na nas nałożą, po dyktowanie nam polityki zagranicznej, na przykład względem Rosji, z którą to przecież i Berlin, i Paryż od zawsze funkcjonowały w wielkiej zażyłości, robiąc interesy nad naszymi głowami. Jeśli nowe traktaty wejdą w życie, to również oddamy decyzyjność w sferze obronnej. Jeśli Unia zadecyduje, że Polska ma nie mieć armii wcale, to nie pomogą żadne sprzeciwy. Wystarczy przegłosowanie większością i nie będziemy mieć armii. Wystarczy głosowanie większościowe i Polska jedną decyzją Unii rozbraja się. Niby głupie, ale czy starym potęgom takim jak Niemcy czy Francja odpowiada, że Warszawa wyrasta na największą potęgę militarną regionu? Myślę, że nie. O własnych finansach też nie będziemy mogli decydować. Wielcy gracze Unii będą robić to za nas. Decydując na przykład, że od teraz na walkę z topniejącymi lodowcami każdy z nas będzie musiał płacić dodatkowe 20 zł za każdy kilogram mięsa, bo przecież krowy czy kury wydychają CO2. I będziemy płacić, albo przejdziemy na wafle ryżowe. Dlatego powinniśmy walczyć o utrzymanie statusu quo. Niech będzie tak, jak było do tej pory. Sami potrafimy sobą zarządzać. Przez ostatnie 30 lat, kiedy możemy to robić względnie samodzielnie, rozwijamy się kilkukrotnie szybciej od Niemiec, Francji, Holandii czy pogrążonych w nieustannym kryzysie Hiszpanii i Włoch, które w zasadzie się zwijają zamiast rozwijać i gdzie co czwarty młody człowiek nie może znaleźć żadnej pracy, nawet przy wywozie nieczystości. To ja dziękuję za ich pomoc. Sami sobie świetnie damy radę. To wszystko jest realizacja założeń państw tzw. starej Unii. Tych, którzy mają rządzić. Niemiec, Francji, Belgii i Holandii. Zobaczcie, jak oni świetnie potrafią zarządzać swoimi podwórkami. Spójrzcie, jak kiedyś wyglądał Paryż, a jak wygląda teraz. Na ulicach walają się śmieci, panuje epidemia wszawicy, a na ulicach zwyczajnie śmierdzi. Zobaczcie, co dzieje się w Brukseli, jak strach wychodzić na ulicę po zmroku, bo albo okradną, albo zgwałcą. Co? Jak w Berlinie będziecie patrzeć komuś dłużej niż 2 sekundy w oczy, to możecie zostać posądzeni o molestowanie. Czy takiego porządku chcemy u siebie? Niestety, kraje starej Unii, które kiedyś były wyznacznikiem cywilizacji i elegancji, obecnie stały się swoją karykaturą. Na szczęście głosowanie, które się teraz odbyło, nie było finalną akceptacją tych propozycji, tych zmian. Ono dopiero otworzyło drogę do tego, żeby w długotrwałym, mozolnym procesie wprowadzić te zmiany w przyszłości. Sprawozdanie ma trafić 12 grudnia pod obrady Rady Ministrów. Dzięki Bogu z wprowadzeniem zmian w traktatach nie zgadza się obecnie kilkanaście z 27 państw Unii. W kolejnych krokach na poziomie Rady Europejskiej potrzebna będzie zgoda wszystkich premierów, a także ratyfikacja parlamentów wszystkich 27 państw, a w niektórych przypadkach narodowe referendum. Wystarczy jeden premier, który na posiedzeniu Rady Europejskiej się nie zgodzi, a cała sprawa upadnie. Takich premierów mamy w tej chwili 13. To jednak nie zwalnia nas z bycia czujnym. Jak widzicie, potężne siły wewnątrz Unii Europejskiej testują, na ile mogą wprowadzić zmiany. Jeżeli napotkają mało oporu, to wrócą, ale ze zdwojoną siłą w niedalekiej przyszłości. To niewiedza i bierność daje przyzwolenie tyranii. Zwiększając świadomość, zapewniamy sobie bezpieczeństwo. Każdy z nas powinien czy porozmawiać z naszymi bliskimi, czy po prostu wysłać im ten materiał, w którym dość prosto, łatwym językiem staram się wyjaśnić, o co tak naprawdę tu chodzi. Kolejnym, bardziej optymistycznym newsem jest to, że polska cyfrowa armia została uznana za 6. najlepszą na świecie w prestiżowym rankingu MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, najlepszej technicznej uczelni na całej planecie. Tak przedstawia się zestawienie tego rankingu, na szczycie którego z Australia, Holandia i Korea, tuż za podium znajdują się USA i Kanada, a my od razu za nimi. Wyprzedziliśmy takie potęgi jak Francja czy Wielka Brytania, a także wielkie Chiny, które zajęły dopiero 12 miejsce. Jest to miłe zaskoczenie, bo do niedawna uchodziliśmy jeszcze za niedoinwestowane i zacofane technologicznie państwo. Dziś Polska jest nie tylko nazywana Europejską Doliną Krzemową dzięki naszym najzdolniejszym na starym kontynencie programistom, ale jesteśmy również wojskową potęgą cyfrową. Co z tego wynika? Otóż jeszcze nie zdarzyło się, aby niejawne dane wojskowe zostały nam wykradzione. Taki incydent nie miał do tej pory miejsca, mimo że Rosjanie atakują nas praktycznie codziennie. Z państw europejskich więcej punktów zdobyła od nas tylko Holandia. Chciałbym z tego miejsca wam, panowie z polskiego cyberwojska, gorąco pogratulować w imieniu swoim i widzów dla pieniędzy. Doceniamy, że dzięki pracy, którą wykonujecie, my codziennie mamy trochę łatwiejsze i spokojniejsze życia. Dziękujemy.
Dziś zagrożenie w świecie cyfrowym, szczególnie z kierunku wschodniego, jest równie niebezpieczne co te na konwencjonalnym polu walki. Ataki hakerskie są tak samo groźne jak ataki wrogich dywizji pancernych i przekonała się o tym choćby Finlandia w 2020, kiedy zaatakowano jej parlament. Akt agresji nie tylko sparaliżował najważniejszą fińską instytucję ustawodawczą, ale również skutkował wyciekiem dużej ilości wrażliwych danych. Zdaniem Amerykanów za wrogą operację odpowiadają rosyjscy hakerzy z grupy Cozy Bear, często działający na zlecenie rosyjskiego FSB. W zasadzie dla zwykłych obywateli nie ma różnicy, czy w domu brakuje światła, bo elektrownia została ostrzelana z czołgu, czy uszkodzona w wyniku ataku cybernetycznego. I tak jest w domu ciemno. Z odpieraniem ataków w sieci zmagają się nie tylko armie poszczególnych państw, ale i zwykli obywatele. Co ciekawe, wcale nie musisz być wysokiej klasy specjalistą, żeby uchronić się przed większością zagrożeń i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jak radzić sobie z phishingiem albo podszywaniem się pod bezpłatny Wi-Fi, malware czy żądającym okupu za odzyskanie dostępu do Twoich ważnych danych ransomware? Dziś wszystko potrafi zapewnić jedno narzędzie. Korzystanie z NordVPN, który jest partnerem dzisiejszego odcinka i który roztacza nad Tobą parasol ochrony w internecie, kosztuje Cię już od 11,59 za miesiąc. To tyle, co jedna kawa na mieście. Promocja dostępna jest tylko dla osób, które skorzystają z mojego linka. Jeśli tylko wystąpi zagrożenie, od razu otrzymuję alert. Wszystko, co pobieram, jest z automatu skanowane, ponieważ NordVPN nie przechowuje danych swoich użytkowników. Potwierdzają to niezależne badania firm audytowych. Przy okazji NordVPN blokuje natrętne reklamy. No i mogę zmieniać sobie lokalizację IP, kiedy szukam tańszych lotów. Zgarnij 4 miesiące za free, kupując 2-letni pakiet i poczuj się w sieci swobodnie. Trudno jest trafić lepszą ofertę niż ta z moją zniżką. Kto chce zbadać sprawę, link zostawiam w opisie. A, i niczym nie ryzykujecie, bo macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli się rozmyślicie.